Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do Krościenka Wyżnego na Podkarpaciu. Zwiedzimy tam przepiękny dwór w malowniczym parku. Przy wjeździe do miasteczka znajduje się pomnik obchodów grunwaldzkich z 1910 roku, odnowiony w 2010 roku dla uczczenia 600-lecia bitwy. Obok, po drugiej stronie ulicy, znajduje się piękna kapliczka przydrożna. W romantycznym, zacisznym zakątku pośród starych drzew, różnorodnych roślin i kwitnących róż, w miejscu zaślubin Aleksandra Fredry stoi odbudowany dwór wraz z pięknym parkiem. W tym historycznym i nastrojowym miejscu w Krościenku Wyżnym, około 4 km od Krosna, można pospacerować po pięknym parku, wstąpić do odrestaurowanego dworu. Można tam również spędzić noc, są tam pokoje gościnne. Jest stylizowany apartament dla młodej pary, jak również parking samochodowy. Obiekt posiada klimatyzowaną salę, jest wyposażony w profesjonalną kuchnię. Można tam zorganizować przyjęcie weselne, komunijne, studniówkę, firmowy lunch, szkolenie i różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. I jak napisał Aleksander Fredro, a wypowiedział te słowa Wacław w akcie pierwszym, scena szósta. Żem kochany, że cię kocham nad te nieba, że przy sobie być pragniemy, to oboje dobrze wiemy. Widzieć ciebie jedną chwilę, potem spędzić godzin tyle bez twych oczu, twego głosu i mam chwalić hojność losu. Kilka słów na temat historii dworu. Krościenko Wyżne figuruje w źródłach jako królewszczyzna. W roku 1589 była ona własnością Tarów,
a 62 lata później Zofia z Leszczyńskich-Pełkowa stała się jej dzierżawcą. To ona w zachodniej części wsi pobudowała piękny, obszerny dwór i stała się jego pierwszą rezydentką. Kolejnymi dzierżawcami dworu byli łowczy Zygmunt Topor Hrynek, po nim jego syn Andrzej Stęczyna, a następnie Jabłeccy. A w roku 1745 dzierżawę przejął chorąży Józef Stabnicki. A po upływie 20 lat prawa do dzierżawy nabył kasztelan Roch Jabłonowski. On to wraz z żoną Katarzyną z Osolińskich z biegiem czasu stali się właścicielami całego kompleksu dworskiego. Jedną z dat, którą zapisano w kronikach dworu, jest 10 listopada 1828 roku. Wówczas właścicielem dworu był Leon Jabłonowski. To jego siostra Zofia z Jabłonowskich, Skarbkowa, poślubiła w kościele w Korczynie hrabiego Aleksandra Fredrę. Na uroczystość weselną brat udostępnił siostrze komnaty swego dworu. Zofia w posagu wniosła hrabiemu majątek ziemski z połową starego zamku w pobliskim Odrzykoniu. Spory i waśnie dwóch nienawidzących się właścicieli tego zamku opisał Aleksander Fredro w Zemście. Z czasów Jabłonowskich majątek dworu powiększył się i składał z dwóch oficyn: wozowni, stajni, obory, spichlerza, stodoły, dwóch gumien, domu kucharza, karczmy i kaplicy. Były pastwiska, warzywniki i sady. Urządzono też system wodny z trzema stawami. Od strony Krosna zmierzało się ku dworskiej posiadłości aleją wysadzoną topolami, która kończyła się przed dworem elipsowatym gazonem obsianym trawą, wśród której rosły kwiaty i krzewy. Od wschodniej strony dworu chłód dawały lipy, dęby, klony i świerki. Wszystko to przetrwało wiek XIX, pod koniec którego wybudowano browar i korzelnie. W roku 1927 cały zespół dworski przeszedł z Jabłonowskich na rzecz Marii ze Skrzyńskich Orpiszewskiej, a 8 marca 1935 roku odziedziczyła go Helena Maria Józefa z Badeńskich Skrzyńska Potocka. To ona wzniosła w parku kamienną kaplicę z figurą Najświętszej Marii Panny w podzięce za przywrócenie na zagranicznej kuracji zdrowia. Kapliczka przetrwała do obecnych czasów i uświetnia piękny park. Po 4 latach i 6 miesiącach od przejęcia dworu przez Marię Józefę wybuchła II wojna światowa. Niszczycielskie jej ramię ominęło dwór w Krościenku Wyżnym. Potem nastała ideologia o równości i braterstwie i dwór zaczął niszczyć. W roku 1964 w majątku dworskim zainstalowano kółko rolnicze, przebudowano magazyny i budynki gospodarcze. 4 lata później Helena Skrzyńska-Potocka opuściła swą rodową posiadłość, na losy której nie miała już wpływu. W roku 1974 krośnieńskie fabryki mebli wybudowały kolejne magazyny i place składowe, a aleję wysadzaną topalami wyłożyły płytami betonowymi. 4 lata później nieznani sprawcy wycięli część więźby dachowej z nad dworu. Obciążony śniegiem dach spadł na strop i zawalił go. Zespół dworski niszczał w przyspieszonym tempie i w efekcie komunizacji przeszedł w roku 1992 roku na własność gminy Korczyna. Dzisiaj, dzięki obecnym właścicielom dworu w Krościenku Wyżnym, Podkarpacie może się szczycić posiadaniem odbudowanego zespołu dworsko-parkowego, który jest częścią międzynarodowego szlaku turystycznego śladami Aleksandra Fredry. Dużą atrakcją w Krościenku Wyżnym jest Park Leśny Dębina. Dawne drogi leśne służą dzisiaj za ścieżki spacerowe i rowerowe. Znajdują tutaj schronienie średniej wielkości ssaki, takie jak sarna, lis czy zając. Nie trudno tutaj spotkać wiewiórkę, łasicę albo gronostaja, które często korzystają z możliwości zdobycia pokarmu w okolicznych zabudowaniach. Wiosną dębina rozbrzmiewa śpiewem ptaków. Szczególnie liczne są tutaj zięby,
ale sporo jest również sikor, sujek, kowalików i dzięciołów pstrych. Wieczorem można usłyszeć pohukiwania sów, najczęściej sowy uszatej, która licznie występuje w tej okolicy. Przy parku znajduje się spory parking, gdzie można zostawić swoje autko. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.